Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to zapowiedź czarnopiątkowej, nazwijmy to aktualizacji, której tak naprawdę zapowiedź pojawiła się już na angielskim forum, więc kto chce to sobie może wejść. Ja tutaj mam to przetłumaczone przez tłumacz Google, więc może nie być to jakoś wybitnie. Zakładam, że na polskim forum też jak jeszcze nie ma, to będzie na pewno niedługo, także sobie każdy to ogarnie. No ale właśnie, z takich ciekawych rzeczy... Tak naprawdę zostanie dodany jakiś manekin, zaraz sobie oczywiście to wszystko przeczytamy. Manekin, który prawdopodobnie działa tak, że będziemy mogli go ubrać w eku na awkę i potem jednym kliknięciem to sobie jakby zamieniać, coś w tym stylu. Jeszcze nie wiem jak to działa, nie jest tutaj z tego co widzę też to jakoś bardzo wyjaśnione, więc zobaczymy to dopiero jutro, ale okej, może polecimy sobie od początku. Tak jak mówię, no dosłownie 10 minut temu się pojawiła ta zapowiedź, więc dobra, lecimy. Witajcie bohaterowie, Czarny Piątek, tradycyjna atrakcja sezonu już tuż za rogiem. Jest tuż za rogiem. Przygotuj się na naszą aktualizację, w tym zupełnie nowy manekin, który jutro zostanie wydany na całym świecie i już jest dostępny na serwerze pierwszym niemieckim. No właśnie, to jest ten mój błąd, czy tam moja bolączka, nazwijmy to, że na tym serwerze pierwszym niemieckim najwcześniej można zobaczyć jakieś aktualizacje i nowości. No a tutaj, jeżeli doczytamy sobie na nowych funkcjach, to możemy kupić ten manekin w sklepie z bronią, ale jest wymagane 1000 run menadżera areny. No ja nie mam żadnego konta na serwerze pierwszym niemieckim, gdzie jest właśnie ten menadżer areny, tam w ogóle żadnego w sumie nie mam tam konta. Wypadałoby jakieś założyć, żeby mieć właśnie do wglądu w te aktualizacje, no ale może nagram o tym po prostu coś jutro i po prostu poczekamy aż będzie na innych światach i ogarniemy to u siebie. Co więcej, będzie wydarzenie obejmujące wszystko od piątku 27 listopada do niedzieli. Więcej expa, więcej złota, więcej epickich przedmiotów, wymagany poziom 50+, to też dużo osób do mnie pisze, dlaczego ty masz weekend epickie, a nie mam, no bo właśnie jest wymagany 50 level ponad, czyli tam po prostu 50+, więcej leśnych rzadkości, czyli po prostu skarby lasu i 20% większa sprzedaż grzybów u handlarza grzybami, czyli po prostu promocja na grzybki 20% więcej. I oczywiście w kopalni klejnotów znajdziesz tylko czarne klejnoty. Ponadto w magicznym sklepie można znaleźć zestawy 100 klepsydr w cenie 10 i 10 w cenie 1. To też jest dość ciekawe. Zapowiedzi, pełna lista nowych funkcji, zmian i naprawionych błędów. No to tutaj mamy tą listę właśnie niżej, zaraz do tego przejdziemy. No ale dokładnie, podsumowując to co mówiłem we wczorajszym odcinku, że twórcy nie przepuszczą praktycznie w tym roku żadnej okazji do zrobienia 4 razy eventu, więc po prostu robią ten event i no będą od piątku będzie po prostu 4 razy event, no jakby nie ma co tutaj tłumaczyć. Oprócz tego właśnie ten Black Friday to głównie są tylko i wyłącznie czarne gemy z kopalni. Co za tym idzie, te czarne gemy tak naprawdę... Nieważne czy mamy 15 salkę w gildii, czy nie mamy, czy mamy, nie wiem, cokolwiek, no mamy pierwszą kopalnię, czy pierwszy poziom kopalni, czy 10, czy 20, zawsze będą lecieć tylko i wyłącznie czarne gemy. Oczywiście wielkości będą różne, no nie ma tak dobrze, że będą lecieć na przykład same powiedzmy czarne duże, nie? Tylko wielkości tych czarnych będą różne, ale generalnie będą lecieć same czarne klejnoty. Dodatkowo ciekawa sprawa, że właśnie te zestawy 100 klepsydr będziemy mogli znaleźć w gabinecie magii i co ciekawe będą kosztować tyle co klepsydry, właśnie tutaj pakiet 10 klepsydr, więc no to wydaje mi się, że mogę nawet się pokusić i powydawać na to golda, bo po prostu będzie się to opłacało, nie? No bo 100 klepsydr w cenie, normalnie za 100 klepsydr bodajże byśmy zapłacili chyba 37,5 miliona, o ile dobrze pamiętam, a teraz zapłacimy, w sensie nie ma w ogóle takich pakietów, nie? Ale jeżeli byśmy szukali, no to właśnie 37,5 miliona, a teraz w jednym dosłownie pakieciku mamy 100 klepsydr i to jeszcze w takiej samej cenie jak te, które teraz, jak teraz... pakiet za 10 po prostu, który mamy obecnie, nie? Więc to jest na pewno bardzo ciekawe i myślę, że w te klepsydry się będę zaopatrywał, bo opłaca się. No i dobra, i tak naprawdę tyle i teraz lecimy sobie do takiej listy zmian, powiedzmy. Nowe funkcje, postać, nowa funkcja manekinów do kupienia w sklepie z bronią, wymagane 1000 run menadżera areny. No właśnie, no 1000 run wiadomo, no bo to jest głównie po runy zrobione, żeby można było się łatwo przebierać, z tego co ja, jak to rozumiem, że po prostu jedno kliknięcie jesteśmy w eku do awki, jedno kliknięcie jesteśmy z powrotem w normalnym EQ. No i co ciekawe, można to kupić w sklepie z bronią, więc nie wiem, czy tych manekinów możemy mieć kilka, czy co. No nie wiadomo, zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólne, nowe wpisy samouszka, no to jakby niezbyt ciekawe dla nas.
Tawerna. Informacje o kotle wyświetlane, jeśli nagrodą za misję jest przedmiot, którego potrzebuje wiedźma. O, to akurat ciekawa sprawa i spoko, bo nieraz się to przeoczy, powiedzmy, więc to jest akurat przyjemna sprawa, że będziemy teraz o tym informowani. Magiczny sklep. Specjalne zestawy ze 100 klepsydrami podczas wydarzenia Czarnego Piątku za cenę 10 klepsyd i 10 klepsyd w cenie jednej klepsydry. No to już sobie skomentowaliśmy, bardzo opłacalne i wydaje mi się, że tych klepsydr warto sobie nafarmić, no bo będą one tanie. A na pewno klepsydry się przydadzą, nie? Czy generalnie po to, że jak nie mamy tam w ciągu dnia czasu zrobić awki, czy mamy na przykład więcej kont, no to wiadomo, z klepsydrami zrobimy w parę minut tą awkę. Galeria chwały. Oprócz zbroi teraz wyświetlane są odporności innych graczy. A, czyli jak najedziemy po prostu na pancerz, to będziemy widzieli, ile teraz tam łącznej odporności, czy odporności na żywioły mają inni gracze. To właśnie mnie ciekawiło, czemu tego nie ma. Spoko, że to dodali. Zmiany ogólne. Włączone logo zimowe, także już przechodzimy na zimę, powiedzmy, no właśnie, bo teraz już się niedługo zaczyna grudzień, więc będą też możliwe do złapania zimowe pety, nie? Miasto włączone w budowie, znak ponownie legendarny Loch, czyli... A, to w sumie nie wiem, czyli tak jakby znowu było coś takiego jak przed tym eventem halloweenowym, że znowu będzie ten legendarny Loch jakby w budowie i znowu to jest taka jakby zapowiedź, że znowu on się pojawi. No mam nadzieję, że będzie zmieniona wersja tego Lochu, że będzie to inaczej działało, no ale to zobaczymy. Charakter, czyli postać. Ulepszone wyświetlanie run obronnych, run całkowitego oporu liczą się teraz do indywidualnych odporności. No to jest w ogóle tak napisane, że wow, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Z tego co widzę, no to teraz łączna odporność liczy się także z tą pojedynczą odpornością. Chyba tak to mam rozumieć. No i spoko, bo to w sumie też nie było takie pewne, bo to jakby było wyświetlane osobno, czyli moglibyśmy założyć łączną odporność 75% i jeszcze po 75% na każdy żywioł i to wszystko było tak jakby osobno naliczane, nie? Z tego co rozumiem, teraz będzie normalnie, więc spoko. Arena. Awatary męskich gnomów, krasnoludów i elfów stają teraz twarzą w twarz z przeciwnikiem w walce. Okej, okay, no to tam jakaś pierdółka. Pety. Wybór zwierzaka jest teraz zapisywany na bieżącą sesję gry. To spoko. Wybierz owoc, aby przełączyć się na powiązane zwierzaki. To w sumie nie wiem, o co chodzi. To nie działa, nie było już tak, że jak klikaliśmy na przykład na załóżmy tam truskaweczkę, to nas na ogień przeciągało? Chyba tak było, ale to nie wiem. No jakaś tam pierdółka w każdym razie. Pupile, atrybuty petów wyświetlane w specjalnym kolorze, jeśli moc pakietu bonus jest aktywny. To w ogóle nie wiem o co chodzi, to się przekonamy w grze, to jakaś też... atrybuty petów wyświetlane w specjalnym kolorze, jeśli moc... To nie wiem, czy chodzi o bonus, jak je nakarmimy tam na 200% do naszych statystyk, czy to po prostu jak tam... No nie wiem, zobaczymy, nie ma co zgadywać. Możecie mi w sumie napisać w komentarzu, jeśli ktoś ogarnie. Gildia, ulepszone wyświetlanie aktywności innych członków. Spoko, kalendarz codziennego logowania, nowa grafika świąteczna na grudzień. Spoko, sprzedawca grzybów. Pakiet profesjonalny nie pokrywa się już z wyświetlaniem plus 20% więcej grzybów. Aha, no to tam jakiś graficzny był błąd. Kowal, zamień runy wyświetla wszystkie runy, w tym runy towarzyszy teraz. Okej, okay, bo to chyba działało tak, że wyświetlało tylko nasze IWQ, a musieliśmy z towarzysza zdejmować, o ile dobrze rozumiem. Albo jeżeli to teraz wyświetla wszystko, to jak ktoś ma zawalony ekwipunek, to będzie jeszcze miał ciężej znaleźć item, który chce faktycznie zamienić. Ale dobra, no to już nieważne. Naprawiono błędy. Postać. Naprawiono błąd wyświetlania atrybutów berserkerów, na przykład z powodu mikstur. Postać. Naprawiono wizualny błąd czapki zbroi magów bitewnych, czyli chyba paladynów. Postać. Naprawiono wyświetlanie obrażeń od żywiołów drugiej broni zabójcy. Arena. Teraz druidzi noszą swoje maski, gdy są sugerowani jako przeciwnicy na arenie. To spoko, bo nigdy nie wiadomo, jaką ma maskę założoną, jak tak się przeklikuje. Gildia. Przyciski do ulepszenia gildii są teraz wyszarzone, jeśli nie masz wystarczającej ilości złota lub grzybów. Spoko. Opcje. Zmiana ustawień nie zmniejsza już jasności w wersji Steam. No właśnie, bo było coś takiego, że jak zmienialiśmy głośność, to nam się zmieniała jasność gry, więc teraz to już naprawili także git. Postać. Naprawione wyświetlanie dziwnych wartości, jeśli była używana tylko jedna broń lub podczas zamiany lewej i prawej broni. Spoko. Galeria Sław. Naprawiono błąd, który nie odtwarzał muzyki w tle na niektórych platformach. Spoko, no muzyki w tle to ja i tak nie słucham. Dobra, tak jak mówię, jutro prawdopodobnie pojawi się odcinek, że będziemy sprawdzać, jak w ogóle ten manekin działa i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze tutaj mamy tak. Czekaj, jest więcej. W piątek o 16 zostanie uruchomiony nowy międzynarodowy świat 45 ze wszystkimi wydarzeniami naraz i 20% większą szansą na grzybki.
w sensie 20% po prostu handlarza grzybów, promocja. Mamy tutaj link do świata, mamy link do sekcji gildii, no i ciesz się aktualizacją i wydarzeniem. I tyle, więc ja Wam dziękuję za uwagę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w opisie i w przypiętym komentarzu i tak naprawdę dajcie znać, co sądzicie o tej aktualizacji. No jeszcze dużo tu nie wyjaśnili, jak ten manekin faktycznie działa, także dopiero jutro to sobie sprawdzimy, no ale generalnie aktualizacja taka, można powiedzieć, malutka, można było się tego spodziewać, że nie będzie tu jakieś nie wiadomo co, zazwyczaj na święta, na Boże Narodzenie po prostu zrobią pewnie jakąś większą aktualizację, jak oni to mają w swoim zwyczaju, no ale i tak grunt, że coś tam się starają, powiedzmy, jeżeli chodzi o tę aktualizację robić. Także ja Wam dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!